Przynajmniej dwa razy w roku, tuż przed zimą i w trakcie zimy, na przykład w styczniu, w lutym, przeprowadzam taką operację. Silikon w sprayu i nie żałując go, używam go na wszystkich uszczelkach w samochodzie, które są przy drzwiach, przy klapie bagażnika, a nawet i przy masce. Można tylko popsikać, można wcześniej uszczelkę umyć, można rozprowadzić to szmatką. Silikon w sprayu używam do tego celu od zawsze. Już nie chcę powiedzieć ile, bo to zaczynają się robić duże liczby. Ale dzięki temu trudniej dochodzi do przymarzania uszczelek zimą. W szczególności jak jest taki okres kiedy śnieg się topi, znowu zamarza, topi, zamarza to samochód który stoi przez kilka dni potrafi, no dobrze taka uszczelka potrafi przywrzeć do samochodu i wtedy nie chce się to otworzyć, otwieramy na siłę to oczywiście wtedy się tam wyrywa niszczy. No tu akurat w celach demonstracyjnych po prostu psikam, zaraz to ładnie przetrę. Dlatego nie zrobiłem to w całości, Pokazuje też, że wszystkie miejsca należy mieć na uwadze. Także psikamy na czyste uszczelki. No ale to jest tylko film, żeby pokazać jakich środków używam. Och, dowolnych, po prostu silikon w sprayu co mi w rękę wpadnie różnych firm. Nie mam preferencji. Wszystkie działają. No, czasami są może troszkę lepsze, troszkę gorsze, ale to jest tylko uszelka w drzwiach. No, najważniejsze jest to, żeby zrobić to w ciągu sezonu zimowego co najmniej dwa razy, bo to jednak w jakiś sposób tam ulega zużyciu.